terier. Bull teriera porównuje się do 3-letniego dziecka w ciele psa. Ciągle domaga się uwagi. Dzięki swym wybrykom rasa zyskała wielu fanów. Jednym z nich był prezydent Roosevelt. Księżniczka Anna również kocha te psy. Bull terrier to krzyżówka bulldoga i terriera. Powstała w XIX-wiecznej Anglii. Rasę hodowano do walk psów. Nazywano ją psim gladiatorem. Rozczarowała jednak widzów. Bull terrierom dużo lepiej szło zabijanie szczurów. W 1850 roku uzyskano białego bull terriera, który stał się modnym towarzyszem. Dzisiejsze psy mają w sobie krew zarówno starego bull terriera, białego bull terriera, jak i innych ras, takich jak dalmatyńczyk, coli czy borzoi. Dzięki temu są mniejsze i bardziej eleganckie. Występują w wielu umaszczeniach. Wizytówką rasy jest jajowata głowa, przypominająca kształtem rzymski nos. Czaszka bull terriera nie ma zagłębienia w grzbiecie nosa. Dlatego jest spadzista i zaokrąglona. Cechą charakterystyczną są trójkątne oczy. Nie występują one u innych ras. Bull terrier nie jest duży, przeciętnie waży około 22 kg. Nie ma drugiego tak umięśnionego psa. Całość uzupełnia charyzmatyczna osobowość. Poznajcie Rufusa, jednego z największych czempionów w historii. W roku 2005 Rufus został najlepszym psem wystawy National Dog Show. Zwyciężył również na nowojorskiej Westminster Kennel Club Dog Show. Rozpalił Madison Square Garden. To tak, jakby jedna reprezentacja wygrała Euro i Mundial. Teraz Rufus wszędzie ma fanów. Barbara i Tom Bishop wcale się temu nie dziwią. Od razu poznali się na Rufusie. Chcieliśmy psa, którego będziemy mogli wystawiać. Całkowicie nas oczarował. Z miejsca zabraliśmy go do domu. Reszta to już historia. Rufus jest najbardziej utytułowanym bull terrierem na świecie. Zaczęliśmy go wystawiać w wieku 11 miesięcy. Od tamtej pory stale wygrywał. 5 lat temu Rufus przeszedł na emeryturę. Nie zamierzał jednak spocząć na laurach. Chcesz go poznać? Dziś Rufus, jak większość emerytowanych sław, spędza czas na ćwiczeniach fizycznych, zabawie, spotkaniach z fanami. Wie, że jest sławny. Oraz akcjach charytatywnych. Dziś wystąpi w bibliotece, wspierając organizację Murdoch. Promuje ona zakładanie psich parków. Na żywo jest jeszcze fajniejszy. Chcieliśmy zaprosić sławnego psa. Zaproponowałam Rufusa. Rufus to profesjonalista. Uwielbia pozować. Lubi udzielać się towarzysko. Ale słodziak. Spisał się na medal. Ambasador rasy. Późnym wieczorem 10-letni pies udaje się na spoczynek. Dla emerytowanej legendy był to kolejny wspaniały dzień. Rufus jest miłością mojego życia. Bull terriery mają charyzmę i są wspaniałymi towarzyszami. Można je trzymać w mieszkaniu, ale trzeba im zapewnić dużo ruchu. Szczenięta należy badać pod kątem głuchoty.
Bulterierom zagraża wiele schorzeń. Choroby serca i nerek, zwichnięcia rzepki, alergie skórne, epilepsja oraz nerwice natręt. Gonienie własnego ogona, choć zabawne, jest objawem choroby. Bulteriery cierpią z powodu wielu schorzeń. 20% psów o białym umaszczeniu jest głuchych na jedno lub dwoje uszu. Dotyczy to również 1% zwierząt o barwnej szacie. Suffer from deafness as well. Another issue with bull terriers is that many dogs, especially those białe bulteriery, reagują alergicznie na ukąszenia much, roztoczy i komarów. Gdy do nich dojdzie, pojawia się swędząca wysypka. And you'll often find that if they do get a bite from one of these insects, that they'll develop a rash and become very itchy. So it's important to weterynarz pomoże wam dobrać środki zapobiegawcze. Psy często mają białe znaczenia na pysku, uszach i oczach. Są one wrażliwe na słońce i podatne na nowotwory. Należy je smarować kremem do opalania. Gęsta, krótka okrywa włosowa wymaga sporadycznego szczotkowania. Pielęgnacja jest prosta. Szata nie potrzebuje wielu zabiegów. Wystarczy raz w tygodniu poczesać je sztywną szczotką. Bulteriery są łatwe w utrzymaniu. Nie ma z nimi pod tym względem kłopotu. To silne psy o mocnym charakterze. Szkoląc je, należy być systematycznym i konsekwentnym. Bulteriery nie nadają się dla nowicjuszy. Są wierne i przywiązują się do właścicieli. Dobrze czują się wśród dorosłych, aktywnych osób, które mogą poświęcić im uwagę. Bull terrier to dobry stróż, ma jednak silną osobowość. Dlatego nie poleca się go rodzinom, które mają dzieci. Podsumowując, bull terrier jest pełen energii. Trzeba mu zapewnić regularną dawkę ruchu. Cierpi na kilka schorzeń, ale jest łatwy w pielęgnacji. Będzie wspaniałym towarzyszem dla osób lubiących aktywność. Po przerwie dowiemy się, w jaki sposób